Hej, hej, cześć, witam serdecznie, z tej strony Docentus. Niektórzy pytają, dlaczego intra nie mam. No, to jest intro, hej, hej, witam serdecznie, z tej strony Docentus. I po intrze. Moim zdaniem najlepsze intro. Okej, moi drodzy, witam w inspiracjach. Dzisiaj naprawdę na wysokiej jakości możemy sobie pooglądać. I tak oto zrobimy. Mamy tutaj ultra modern, wielka rezydencja. W stylu nowoczesnym i to sobie zwiedzimy. Powiem wam, że jeszcze nie zwiedzałem tu w środku. Także razem z wami tutaj obejdę. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda oglądnąć. Ciekawe mnie, co to jest. Czy to jest taki basen? Nie, to wygląda jak oczyszczalnia ścieków jakaś taka. No dobra. Nie czepiamy się. Moi drodzy, domek z zewnątrz naprawdę wygląda fajnie. Idziemy. Tu widać jakieś schodki do wejścia chyba. Także sobie tutaj wejdziemy. Chyba, że to nie są schodki do wejścia. No dobra, tu jest jakieś wejście. Idziemy tu. Bądź tu możemy pójść. Chyba tędy sobie przelecimy. Tak, bo tutaj jakieś są napisy. Oczywiście łóżko. Nie wiem, po co to łóżko. Tutaj może ktoś tu jeszcze budował. Jak ktoś ten blur wie, jak mogę wyłączyć, to napiszcie mi w komentarzu, bo jakoś tak... O. Za blisko jak jestem, to no to nie ostro jest, nie? Okej, okay. Tu chyba jest jakieś wejście, tam jest wejście na basen. Okej, okay. To widzę, że tutaj się chyba pogubimy. Gdzie jest to wejście? Dobra, chyba tam było jednak wejście te główne, bądź może tutaj. No dobra, przejdźmy tędy. Powiem wam, że... Całkiem fajnie to wygląda. Możemy przejść tu, tutaj. Dobra, mam jakiś wodospadzik. Tu jakieś mamy wejście. O, to jest chyba wejście do domu. No i co my tutaj mamy? To jakieś, co to jest? Przybieralnia, coś tutaj. Ale ciekawie to podświetlone jest. Aha, tu jest podświetlone z tego chyba. Dobrze? Tak, dobrze mówię. Tym jest podświetlone. No dobra, wejdźmy sobie wyżej. O, tutaj to już to naprawdę fajnie wygląda. Jest ognicho. Mam nadzieję, że mi nie schwajczy się ten dom. Mam nadzieję, że się nie schwajczy. Czy co, nie wpisałem tej komendy na to, żeby się to nie paliło. Na razie, o, zrobimy w ten sposób. W razie bezpieczeństwa, nie wiadomo jak jest. Dobra, oglądajmy sobie tak. Tu mamy stolik w stylu nowoczesnym. I patrzcie, jak fajnie zrobiony. Tu jest blok wełny. Na to mamy postawiony... nie, tu jest po prostu dywanik. I tutaj drugi dywanik. W środku jest szkło. I świetnie to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że... Bardzo nowocześnie, tak samo tutaj z tym śniegiem. Ten śnieg jest tutaj troszkę, chyba tylko 6 płatków położony. Pół płytka i w sumie tutaj mógł położyć też śnieg. Ale nie, no to ma być innego koloru, też fajnie, fajnie zrobione. Oświetlenie mamy z beaconów. Okej, okay, alright. Idziemy dalej. Czy co, nie wiem gdzie mam iść. Tu jest jakieś wejście na górę, ale zanim tam wejdziemy, musimy sobie tutaj wszystko, jakieś takie pomieszczenie, wszystko obczaić. Co my tu mamy? Idziemy z tej strony. Tu jest znowu wejście na górę. Tu jest... Co to jest? Dobra, basen w domu. Tu mamy wyjście na zewnątrz. Wow, to wygląda naprawdę dobrze, ale... Gdzie co, tamte domki, które wam pokazywałem wcześniej w inspiracjach, one też tak bosko by wyglądały na shaderkach, no. No świetnie, świetnie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie, taki słoneczny dzień, basenik, nie ten zimny wiatr na dworze. Słoneczko świeci, no rewelacja. Tu mamy jeszcze jeden basen. Zejście jest tutaj, widzę. I też możemy sobie popływać. Jest przejście do...
kolejnego pokoju i powiem wam, też świetny stół, bardzo prosty. Tu jest jeden dywan, a tu już na górze jest inny kolor. I popatrzcie, jak to świetnie i nowocześnie wygląda. Tak samo jak te przecięcia tutaj. No rewelacja. Domek bardzo fajny. Tu mamy śnieg. Nie do końca, ale to chyba World Edit jest zrobiony. Nie jestem pewien. No to okej. No i tutaj macie jeszcze podświetlenie pod tym. Glowstone jest bardzo fajnie. Komponuje się z tą ścianą tutaj. Widzimy, mamy jakiś magazynek. O, i mały kibelek. Fajnie. I tyle mamy. Dobra, przejdziemy. Tutaj jeszcze książeczki do poczytania. Przejdziemy, bo chciałem przejść. Kurde, ile tego tu jest. Wiecie co, nie chcę iść jeszcze na piętro. Chciałem jeszcze sobie przepłynąć się tą wodą, która wygląda tutaj naprawdę pięknie. I tu mamy wypłynięcie, aha, z tej strony. I tu kolejne siedziska. Świetnie, piękny widok. Patrzcie na to. Po horyzont. Jak na wakacjach. O, już niedługo wakacje, no. Dobra, lecimy w takim razie na górę. Pierwsze z brzegu schody i wchodzimy. Survivalowa sypialnia, czyli ten domek jest taki troszkę na survival tutaj przestawiony. Aha, my byliśmy w piwnicy, tak? My tutaj wychodzimy. Wow, jak to wygląda. Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Tutaj mamy przejście. Mamy takie patio jakby. Uhuhuhuhu. I tutaj co jest? Tu jeszcze mamy wejście jakieś. O kurcze. Jaka jaskinia. No to taki mały domek dla służby. Może być dla służby, nie? Taki domek w górze i drzewko rośnie. No świetnie. Świetnie. I co tutaj mamy jeszcze? Elegancki kort do tenisa chyba. Patrząc z góry, tak, tenis ziemny. Fajnie, bo na odpowiedniej wysokości jest siateczka. Wygląda fajnie. I tutaj mamy jeszcze jakieś baseny. Oh my god. Odbiera mi mowę normalnie. Co to jest? Aha, to miały być chyba głośniki, ale moja teksturka może nie działa, albo coś tu nie tak jest. Podejrzewam chyba. To jest nagłośnienie. Dobra, jesteśmy już na pięterku, tak? Aha, to nie, to dalej ten parter. Dobra, teraz idziemy na pięterko. Moi drodzy, jak wszystkiego nie pokażę, no to ściągajcie sobie tą mapkę. Link będziecie mieli do twórcy, do strony Planet Minecraft w opisie. Ściągajcie, oglądajcie sobie, grajcie sobie, jeżeli chcecie tutaj. Jest spoko tutaj, ale co? I to wszystko? Coś tak mało na tym poziomie. Dobra, być może to jest jakaś tam jedna część, ale tam widziałem też jakieś inne schody do góry i tutaj są jakieś schodki do góry, ale tu już ciemno jest. Czekajcie, zmienię czas. Niewiele to dało, więc weźmiemy sobie do ręki glowstone. I tu po prostu będziemy coś tam starali się rozświetlić. Dobra, mamy tu jakieś pomieszczenie jedno. Okej, przejdziemy sobie może tutaj. Mamy tarasik. O, i ten tarasik. Tutaj z takim widokiem. Tam byliśmy, nie? Tu,
Tu mamy widok na kort tenisowy, możemy kibicować jak ktoś gra i liczyć punkty. Patrzcie, a tam zima, tutaj słońce pali, a tam zima. To jest Minecraft. Mamy, o, no właśnie, dla kibiców leżaczki, puch, tylko nic nie widać jak się leży. No ale w przerwie można się położyć. I dobra, i czy my mamy tutaj coś jeszcze na tych pięterkach? Tu jeszcze mamy coś. Na górze samej. Też mamy wyjście z pięknym widokiem. Zapierającym dech w piersi. O, i tu jakiś grill. Kocioł grochowy. Okej, okay, i wejdziemy sobie tutaj. Kolejna sypialnia. I też fajny patencik z śniegiem w koło łóżka. A to co to ma być? Płytka na kaktusie. Ciekawe. Ciekawe. No to jakiś laptopik. Pracownia. Tu mamy elementy przeszklone. Całkiem, całkiem. I tu mamy dziurę, bo się sfajczyło pewnie od kominka, albo ktoś tu coś nie wykończył. Czyli to powinno być tak. Mi się zdaje, że tu od komina się gdzieś schajcowało. No ale okej. No i dobra, myślę, że tyle. Więcej tutaj nie ma co oglądać. Boch, tutaj pokój do ważenia bimbru. Co to ma być? I tak to wygląda. Oblecę sobie całego z zewnątrz, żebyście mogli zobaczyć. Zrobimy sobie, o, tak, żeby nie było widać. I moi drodzy, no, z wielkim renderowaniem rezydencja masakra istna, no. Bardzo fajny domek. O, tutaj jak ładnie wygląda. Pięknie, pięknie. Moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę i dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i widzimy się w kolejnych inspiracjach. Myślę, że teraz, skoro mam taką możliwość nagrywać w takiej jakości, to te inspiracje będą się częściej pokazywać i przyjemniej nam się będzie to wszystko oglądało. Także ja jestem Docentus, jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. No i co? I trzymajcie się ciepło. Pa, pa.